Polska policja dawno nie miała tak dobrej, w cudzysłowie oczywiście, pasy, o ile byśmy w ogóle mogli powiedzieć, że miała dobrą pasę. W każdym razie w ostatnim czasie towarzyszy nam wpadka za wpadką, kompromitacja za kompromitacją. No, generalnie w ostatnich miesiącach mogliśmy odnieść wrażenie, że albo jesteśmy w ukrytej kamerze, ewentualnie jesteśmy na planie komedii, na przykład Juliusza Machulskiego. Aż przyjemnie popatrzeć. Ewentualnie przenieśliśmy się w czasie i Stanisław Bareja tworzy na nowo otaczającą nas rzeczywistość. Witam serdecznie. Dobra pasca polskiej policji. Drodzy Państwo, czy Wam też się zdarza tak w takim czasie grillowym, analizując sytuację odrobinę wstecz, czy zdarza Wam się z łezką w oku wspomnieć czasy, gdy największą aferą w policji było danie policjantowi nożyczek i wycinanie konfetti, ewentualnie policjant ze skrzydłami anielskimi niczym huzaria? Drodzy Państwo, dość, że popatrzymy tylko i wyłącznie od samej góry. Chociażby komendant główny policji, pan generał Jarosław Szymczyk, pomijając już może kwestie jego kłopotów rodzinnych, a to z weselem córki, a to z bratem, który gdzieś tam nie do końca akurat zachowuje się tak, jak powinien. W każdym razie sam pan komendant przecież nie tak dawno, a prowadził remont Komendy Głównej Policji, gdzie zamiast młota wybrzeżeniowego używał granatnika. I czy to wszystko? No oczywiście, że nie. Pamiętacie Państwo słynną przejażdżkę dwóch policjantów, kiedy zabrali dwie młode dzierlatki w wieku rębnym i żartowali z nimi o miłosnych igraszkach? Do tego stopnia były to żarty, że aż radiowóz się rozbił na drzewie. Za pięć dych mogę Ci połowę przejażdżki odtworzyć. Znaczy walnięcie w drzewo, tak? Kurwa, za pięć dych żadnego walnięcia. Samo spierdalaj, mogę ci powiedzieć. Mało? Drodzy Państwo, przecież to nie wszystko. Pamiętacie mundurowych, którzy pilnowali aktywistów na przykład na strażackim wysięgniku pod oknami i sprawdzali, czy piją czarną kawę, czy białą, a może to była kawę americano, a może latte? Drodzy Państwo, tam chodziło oczywiście, wiadomo, jakie zdarzenia, ale to nie jest tak, że o czymś zapomniałem, bo przecież tych wpadek było więcej, z takich bardziej dla nas na przykład istotnych. No to była wpadka policjanta z Łomży, który zgubił notatki, w których znajdowały się dane osobowe, czyli numery PESEL, adresy, numery dowodów, praw jazdy. I były to dane, które zebrał w czasie legitymowania w okresie od sierpnia 2021 roku do stycznia 2022 roku. Ale to też, drodzy Państwo, nie wszystko. Były policjant, na przykład 32-letni Karol W., wsławił się tym, że ukradł policjantom radiowóz i uciekł. A do takiej niecodziennej sytuacji doszło koło Oleśnicy na Dolnym Śląsku. I mało tego, mając już postawione zarzuty, pan zapomniał chyba, że przecież już nie nosi munduru i pewnych rzeczy nie wypada mu robić, w cudzysłowie oczywiście mówię. Popatrząc, jak to człowiekowi włazi w krew. Bo tak naprawdę niespełna po tydzień po incydencie z radiowozem, w sobotę 4 lutego 2023 roku, były policjant odwiedził siłownię w kompleksie rekreacyjnym w Oleśnicy, na salę wszedł w klapkach, a zgodnie z regulaminem powinien mieć zakryte buty zapewniające większe bezpieczeństwo. Ale wieczorem zapragnął dodatkowo wyjść do pizzerii i, drodzy Państwo, tam okazało się, że swoim zachowaniem mężczyzna również stwarzał zagrożenie dla gości lokalu gastronomicznego, między innymi przewracając stoliki. No nie w każdej pizzerii jest elegancki wystrój, czasami można go poprawić, prawda? Anatol Johnson za barem stał, o czystość i o miły nastrój dbał. W każdym razie jego byli koledzy po fachu udali się na miejsce i potwierdzili ten fakt. Co się okazało? Od mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu, mowa była bełkotliwa, został zatrzymany, przewieziony do policyjnej celi do czasu wytrzeźwienia. I
Drodzy Państwo, przecież chyba nie tak powinna działać policja. Tym bardziej, że zdarza się, że sami są ofiarami. I co się okazuje? Wystarczy zerknąć w ostatnim czasie na strony internetowe w okolicach Żyrardowa i okazuje się, że policja została okradziona. No przecież można zwariować. Przecież my za to wszystko płacimy z własnych podatków. Czyli pan płaci, ja płacę, państwo płacą. A jeżeli chodzi o Żyrardów, no cóż, dziwna sytuacja. Może nie jakaś tam wyjątkowa, bo przecież warto pamiętać o księgowej, która z pewnej służby trzyliterowej wyniosła w reklamówkach 9 milionów, prawda? To co tam groszowa sprawa 100 tysięcy? No ale okazuje się, że były to środki z pracowniczej kasy oszczędności policji. I jak na tego typu kasę, to była potężna kwota. I obecnie sprawę wyjaśnia prokuratura, natomiast śledczy w najbliższym czasie zbiorą niezbędną dokumentację dotyczącą zuchwałej kradzieży, przesłuchają świadków, na tej podstawie wskażą ewentualnych winnych. A pan ma alibi? Mam! Proszę zawrócić wóz! Niech pan zawraca! Panie komisarzu, niech pan aresztuje tych ludzi. Oni są w zmowie z prawdziwymi sprawcami, niech pan ich aresztuje! Aczkolwiek znając sposób działania, czy też bardzo często przedstawiany w mediach, może się nagle okazać, że sprawa będzie umorzona ze względu na niewykrycie sprawców. Widzieliście kiedyś takie okrucieństwo? Bo samo zawiadomienie o przestępstwie było lakoniczne, nie zawierało załączników, nie opisywało samego mechanizmu, w jaki sposób te środki zostały z tej kasy wyciągnięte. I to będzie przedmiotem wyjaśnień, tak powiedziała w rozmowie z Gazetą Wyborczą rzeczniczka prokuratury okręgowej w Płocku, prokurator Irena Śmigielska-Kowalska. W każdym razie, drodzy Państwo, tak, to, że środki pochodziły z pracowniczej kasy oszczędnościowej, gromadzonych ze składek przecież czynnych i emerytowanych funkcjonariuszy oraz cywilnych pracowników Komendy Policji w Żyrardowie, to jest jedno. Ale wyobraźcie sobie, że oni nadal nie znają liczby pokrzywdzonych. Przecież to by świadczyło o tym, że w tej dokumentacji jest niesamowity bałagan. Dodatkowo, kolejny element, który warto wziąć pod uwagę. Może się okazać, że tego nie zrobił żaden z policjantów, prawda? Czy też z osób, które mają możliwość swobodnego wejścia do budynku. Ale czy to by znaczyło, że w takim wypadku do komendy sobie może przyjść każdy dowolny w cudzysłowie kieszonkowiec z ulicy i przez nikogo nie niepokojony zabrać pieniądze? No, nie wiem, gdzie one leżały. Może leżały w tym momencie po prostu na biurku z kartką proszę się częstować. Bo przecież chyba nie tak łatwo otworzyć sejf na komendzie. Ładnie powiedziane, ale w takim razie dlaczego pan zrobił tyle banków? Tak naprawdę powód był zawsze ten sam. Jaki? No, bo tam były pieniądze. Ale może te pieniądze, tak jak mówię, leżały luzem. A może po prostu chłopaki zrobiły sobie bibę i chodziło o to, żeby się dobrze zabawić, a potem jakoś trzeba wytłumaczyć się społeczeństwu z brakujących środków. W każdym razie chyba najbardziej celnym jednak mimo wszystko komentarzem do tej sprawy jest słynny cytat z komedii Wabank Juliusza Machulskiego. Zamiast kraść jako dyrektor, fabrykant, sekretarz czy inny prezes, lepiej już kraść par excellence jako złodziej. Tak jest chyba uczciwiej. I przecież ty do tego dążymy, aby jednak w tym kraju policjant był policjantem, no, złodziej złodziejem, prawda? Ale mimo wszystko zdaje się, że złodzieje mają trochę więcej honoru, bo nie okradają swoich. I to tym optymistycznym akcentem, drodzy Państwo, dzisiaj króciutko, bo też nie ma sensu się rozwodzić. Na Państwa czekają grille, zresztą na mnie też, więc po prostu bawcie się dobrze i do zobaczenia w piątek. Piąteczek, piątunia. Trzymajcie się ciepło.